Dzień dobry, witajcie kochańscy. Ewelina, witam się z wami serdecznie. Dzisiaj troszeczkę po sklepach poruszujemy, aczkolwiek nie będą to długie jakieś tam łowy. Skupimy się raczej na czymś tutaj na górę, czyli jakaś bluzka, sweter. Zobaczymy, co będzie ciekawego i będę to starała się połączyć z moją spódnicą z Lady Valesa. Także myślę, że będzie dosyć ciekawie. No to zapraszam was, chodźcie. Jeszcze na moment weszłam do New Yorker, ponieważ coś mi się spodobało i dzisiaj właśnie tak wyglądam. Dzisiaj skupimy się sporo na mojej spódnicy ze Stradivariusa, ale to później, a najpierw chciałam wam pokazać spodenki, które mi się właśnie spodobały i one są w fajnej cenie, bo tutaj no, można powiedzieć prawie 50 zł, ale spójrzcie na to, przecenione ładnie i je przymierzyłam. No i po prostu coś takiego brakowało mi w szafie. Wciśnij słupka. Możecie obstawiać, czy je wzięłam, czy nie wzięłam. Także jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Zajrzałam też do Sinsay i tutaj w bardzo fajnej cenie, pokazuję wam, były takie koszulki, muszę wam powiedzieć, że dobry skład, bawełniane i świetne wzory. Zobaczcie, jakie promocje, ceny 19, 8 zł, także naprawdę duże, duże okazje, można coś wybierać. Nadal też jest sporo kurtek, no i tutaj takie świeżynki, płaszcze takie się pokazały, ich przedtem nie było. W fajnych kolorach jednakże składowo, no nie są to jakieś wysokie loty. Cena, wiadomo, przystępna, jak to Sinsay. Tutaj jeszcze wiszą takie przecenione płaszcze i też na nie chciałam zwrócić uwagę, zobaczyć, jakie ceny są po promocjach. No, jeżeli ktoś czegoś szuka, coś komuś padło w oko w standardowej cenie, a teraz jest właśnie to na promocji, to warto kupić. O, na przykład taką katanę. Wiadomo, jeansy, bardzo dużo jeansów. Fajne też ceny tych spodni, zerknijcie. I Mumfit, to są świetne spodnie, one fajnie wyglądają, bo teraz rurki to wiadomo już nie są modne w tym sezonie, ale one wrócą spokojnie, wszystko powróci. Przez Sinsay to można powiedzieć, że tak tylko przeleciałam, bo szukałam czegoś innego. No właśnie, wchodzimy docelowo tutaj, Reserved, i ja chciałam do mojej spódnicy ze Stradivariusa, tej jeansowej, dobrać sobie jakąś górę, czy to będzie bluza, bluzka, no sweter. Na coś takiego polowałam i chciałam właśnie coś takiego znaleźć. Teraz popatrzcie sami. W międzyczasie tutaj oczywiście pokazuję wam coś innego, co jest, jakieś nowości też. No i oczywiście będzie polowanie na górę.
ciężko było mi znaleźć coś do mojej spódnicy, jakąś taką właśnie górę, a chciałam, żeby to były różne góry, więc zobaczymy, co mi się tu uda wyhaczyć. I dzisiaj właśnie tylko na tym głównie się skupimy, w tym sklepie. Już nie będę Wam opowiadać tutaj, co nowego, co mi się podobało, co mi się nie podobało. O, i tutaj widzicie, coś mi wpadło w oko i wahałam się, bo już mnie znacie. Oczywiście ja bym wzięła kolor biały, ale wiem, dziewczyny, że Wy lubicie też czarne kolory. One są takie dosyć bezpieczne i są dziewczyny, którym pasuje właśnie czarny kolor. I tutaj pomyślałam, że właśnie dlatego wezmę coś czarnego. No i oczywiście zabieram ją ze sobą do przymierzalni i idziemy dalej. Naprawdę trudno było coś takiego wyhaczyć. Tutaj zastanawiałam się nad tą marynarką, bo to jest taki fason, wiecie, można powiedzieć, że klasyczny. Ale w końcu nie zdecydowałam się i nie wzięłam tego ze sobą. W sumie mogłam wziąć, bo to by też było takie troszeczkę inne przełamanie tego wszystkiego, no ale nie wzięłam. Ciekawa jestem Waszej opinii, czy ktoś zdecydowałby się na taki poszarpany sweter? Ja osobiście nie. Zerknęłam też na buty, niestety one nie miały ceny, ale no, trudno właśnie mi się wypowiadać, bo ja nie jestem ogólnie za butami z sieciówek. Do przymierzalni też chciałam wziąć ze sobą jakąś bluzę i tutaj właśnie szukam bluzy, zaraz coś znajdę i Wam pokażę. O, właśnie tą bluzę wezmę ze sobą, także już tutaj mam ją. Wszystko tak jest nagrywane na spontanie, jak widzicie, w całości, tutaj nie ma cięć, ale po prostu chciałam, żeby to też tak było wszystko, no zwyczajnie, prawdziwie. To są prawdziwe takie przymierzanki, jesteśmy w prawdziwym, realnym sklepie. Tutaj dłużej się zatrzymałam i zastanawiałam się właśnie nad jakimś swetrem i ten sweter tak mi po prostu wpadł w oko, od razu go zabrałam ze sobą. Widzimy też tutaj sweterek z takimi perełkami przyszytymi przy szyi i oczywiście wiadomo, że zabiorę też tą pozycję ze sobą do przymierzalni. Jesteśmy w przymierzalni i wszystko Wam po kolei będę pokazywała. Pierwsza bluzka 129,99, czarna. Tutaj ten sweter z głębokim dekoltem.
O, tak się prezentuje bufiaste rękawki. 59,99. Następnie bluza. To są akurat na promocji. 59,99. Niestety, wiecie, rozmiary, no, nie moje, ale brałam takie w miarę zbliżone. Tutaj 79,99 taki sweter. I tutaj też szarość, ale poprzeszywana taką srebrną nicią. 59,99. I kolejna propozycja, tutaj z tymi perełkami przyszyj ten sweter. I cena jego 59,99. Tak byłam ubrana i właśnie będziemy do tej spódnicy ze Stradivariusa mierzyć góry. Pierwsza pozycja to ten sweterek z perełkami u góry. Niestety te perełki wykręcały się na wszystkie strony, a i sweterek też mnie nie urzekł. Druga propozycja to ten sweter z taką przeszywaną nicią, powiem Wam, no taki golfik raczej, dość ładny, więc jeśli ktoś czegoś takiego szuka, potrzebuje, tak najbardziej. I kolejna, już trzecia propozycja, tutaj takie rozcięcia, szersze rękawy, już to nie jest golf, ale również w szarościach jesteśmy, też bardzo fajny sweterek. Teraz czas na bluzę, bo też chciałam właśnie, żeby było takie przełamanie, że nie tylko takie rzeczy, ale również, że do tego mogłaby być bluza do takiej spódnicy. I jest też i bluza. Myślę, że całkiem fajnie wygląda. Następny idzie ten sweterek z dość głębokim dekoltem. Mnie urzekły te bufiaste rękawy, a tutaj te ściągacze, takie bardzo ściągane przy nadgarstkach, no to bardzo fajnie wygląda. Ostatnia jest ta koszula. Powiem Wam, że super się w niej czułam. Myślę, że gdyby była to jasna koszula, to ta biała, gdybym wzięła tutaj tą białą, to chyba no, nie umiałabym się opanować i musiałabym zabrać ze sobą do domu. Bardzo mi się podobała, bardzo komfortowa i świetnie pasowała do tej spódnicy. A Wam, która propozycja się podobała najbardziej w zestawieniu ze spódnicą? Oczywiście czekam na Was w komentarzach. Po drodze mijałam Half Price i postanowiłam też tam zajrzeć. Szczerze Wam powiem, to żadna z tych torebek jakoś nie zwróciła mojej uwagi i chyba tego dnia, no raczej bym sobie nic nie wybrała, jeżeli chodzi o torebki. Zawsze jestem z Wami szczera i powiem Wam, że ja nie przepadam za tak dużymi sklepami, bo tutaj tego wszystkiego jest pełno po prostu i ja nie za bardzo się czuję w takich szperankach, wyszukiwaniach, dlatego też nie za bardzo właśnie jestem za Ciuchlandami czy Lumpeksami. No ciekawa jestem, czy kiedyś mi się to po prostu zmieni, ale na dzień dzisiejszy to ja przez takie sklepy po prostu przelatuję. Jeżeli chodzi o wizytę w tym sklepie tego dnia akurat, to jeszcze miałam taką przygodę z ochroniarzem, ponieważ
nie spuszczał ze mnie oczu, cały czas chodził za mną, przyglądał się mi, no po prostu wiecie, ja jeszcze z tym telefonem, to nagrywanie i no po prostu to też było dla mnie takie niekomfortowe, niekomfortowo się czułam. Dział z butami, przemknę przez niego niczym burza, ale oczywiście makła, jak zobaczy coś, co jej wpadnie w oko, a zaraz zobaczycie, co mi wpadło w oko, no właśnie, blink, blink, świeci się, błyszczy się i ja sroczka już to mam w ręku, tak, więc już mi się to podoba. Biorąc do ręki te buty, przypomniały mi się buty, które tak były kiedyś, wiele, wiele, wiele lat temu, słuchajcie, rozsławione na YouTubie, takie Melisy. Oczywiście to był zupełnie inny rodzaj buta, ale akurat tak mi to przyszło na myśl. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli pamiętacie dziewczyny Melisy, jak wszystkie YouTuberki chciały je mieć, to po prostu dajcie znać, bo ja pamiętam te czasy. I jak widzicie, tych butów jest serio, no sporo, sporo jest ich, więc myślę, że tutaj, jeżeli ktoś by chciał, to by pewnie coś dla siebie znalazł. I ja już wychodzę z tego sklepu szybciutko, jak widzicie, nawet nie wchodzę tutaj między te wieszaki, tylko po prostu już mnie tutaj nie ma. W moich filmach też chciałabym Wam pokazać, że można czas spędzać samemu. Oj, tu mi się, niestety Wy jesteście, ale stójcie. Czas spędzać samemu, że niekoniecznie zawsze musimy wychodzić z kimś, na przykład do galerii, tylko możemy również sami wyjść i przy tym też się świetnie bawić. Nie zawsze musi być ten towarzysz. No i można sobie usiąść, wypić jakąś taką właśnie szybką kawę. Ja dzisiaj kawa z maka. Każdy wie, kawa z maka dobra jest. I cóż, posiedzieć, pomyśleć, przemyśleć taki czas. Bycia samemu też jest ważnym czasem i naprawdę to nie jest wymówka, że ja chcę iść do sklepu, ale nie mam z kim. To nie jest żadną wymówką w dzisiejszych czasach, bo nie. I właśnie w moich filmikach będę Wam pokazywała, że można właśnie czy samotnie gdzieś wyjść, czy wyjechać gdzieś samej też można i nic się złego nie dzieje. No dobra, to ja piję kawę. Będziemy się widzieli później? Albo nie. Albo myślę, że możemy już zakończyć dzisiaj tego vloga. Więc kochani, dziękuję Wam, że byliście dzisiaj w tym dniu ze mną. Koniecznie dajcie mi znać, która z tych bluzek, sweterków Wam się najbardziej podobała. Którą byście przygarnęli w domu. No i cóż, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym wideo. Buziaki wielkie.